Tomek Włodarczyk, dzień dobry. To jest specjalne wydanie programu Pogadajmy o piłce z okazji premiery tej oto książki Łukasz Piszczek, Mentalność sportowca, którą popełnili panowie, których goszczę dzisiaj w studiu, czyli wspomniany Łukasz Piszczek, wybitny reprezentant Polski, dwukrotny mistrz Niemiec, trzykrotny zdobywca Pucharu Niemiec z Borussią Dortmund. Jeszcze bardzo długo można by wymieniać, i doktor Kamil Wódka, czyli dyrektor sportowy, chciałem powiedzieć, psycholog sportowy, za dużo poruszam się w transferach chyba. Psycholog sportowy, z którym współpracowałeś ponad 7 lat, bo trzeba jeszcze do tych 7 lat zaliczyć pisanie tej książki. Ja tylko przypomnę, moi drodzy, że partnerem naszego programu jest aplikacja Żabka Już. No dobrze, Łukasz, to od ciebie zacznę. Odwracam tę książkę i czytam, że Kuba Błaszczykowski mówi, tę książkę Łukasz postanowił napisać na własnych zasadach. Czyli jakich? To nie jest biografia. To jest raczej pokazanie, jak ja funkcjonowałem przez lata kariery, jak już pracowałem z Kamilem, ale też dlaczego pewne rzeczy u mnie w głowie były zakorzenione, dlaczego gdzieś dobre moje czucie odpalało się w momentach, gdzie podświadomie z tego korzystałem, i myślę, że to jest coś ciekawego dla osób, które będą chciały zobaczyć, jak funkcjonuje ten świat sportu na wysokim poziomie, ale też ten, jak powinien według mnie, może Kamila, funkcjonować na tym samym początku. Jak ważne jest to, jaka jest ważna rola rodziców, jak ważna jest rola trenerów na samym początku przy przygody z piłką. Także jeśli ktoś będzie chciał wyciągnąć sobie coś z niej dla siebie, to zapraszamy. Pisał Kamil i przepytywał Kamil. To była trudna rola, żeby to wszystko z Łukaszem od początku poukładać, bo kiedy czyta się tę książkę, to wydaje się, że są tutaj takie dwa, jest 13 rozdziałów, ale dwa rozdziały, kiedy Łukasz dochodzi na ten szczyt mistrzowskiej formy i kiedy później postanawia się już przy pomocy i pracy z tobą w tym trudnym okresie, w trudnym momencie po operacji, po finale Ligi Mistrzów w 2013 roku na Wembley, no gdzieś wzmocnić, odbudować, znów znaleźć radość gry w piłkę. Trudności myślę, że tam było kilka. Pierwszą, którą rozwiązaliśmy w ten sposób, ona polegała na tym, że to, co jest pomiędzy mną a Łukaszem, jest normalnie zakryte tajemnicą zawodową z racji współpracy psychologa z zawodnikiem. I tą pierwszą trudność pokonaliśmy w ten sposób, że Łukasz pozwolił mi o tym opowiedzieć, dał mi na to zielone światło, żebyśmy o tym rozmawiali. Co nie zmienia faktu, że elementarne poczucie odpowiedzialności, mam nadzieję, że o nim pamiętałem, kierowało mnie, żebym poszedł tak daleko w tej opowieści, jak Łukasz będzie chciał pójść. Nie ciągnąć więcej informacji, niż on chciałby powiedzieć. Na pewno to było dla mnie duże wyzwanie, bo wiesz o tym, że ja nie jestem dziennikarzem. Jestem psychologiem. Myśmy się zdecydowali, żeby coś opowiedzieć właśnie po to, żeby pokazać, jak ta praca psychologa z zawodnikiem może wyglądać, żeby ktoś chciał z tego skorzystać. No ale tutaj trzeba było korzystać też właśnie z pomocy i Łukasza Olkowicza po drodze, który nam pomagał, ale też później redakcji, która pozwoliła tej książce nadać, uważam, taki właściwy sznyt. Dziś premiera, przypomnę, więc możecie kupować, możecie tę książkę już zamawiać. Co mi się przebijało po przeczytaniu tej książki, to nie jest to łatwa praca. Jest to jakby właściwie drugi trening wykonany przy pomocy psychologa, z zadaniami zadanymi przez psychologa, i przede wszystkim chyba warto tutaj też podkreślić, w dobie gdzieś popularności różnych coachów, trenerów mentalnych, że mówimy o czymś, Łukasz, chyba zupełnie innym. To nie jest tak, że ty sobie usiądziesz, dostaniesz jakąś formułkę, że jesteś od dzisiaj zwycięzcą, silny i w ogóle wchodzi w ciebie w jakaś turbonowa energia. No zdecydowanie jest to trenowanie
głowy, ale też pozwolenie głowy na odpoczynek. Myślę, że bardziej tutaj Kamil mógł się wypowiedzieć, na jakie etapy gdzieś można podzielić tą pracę z psychologiem. To ja sobie to wypisałem. Nawet. Relaks, medytacja, biofeedback, wizualizacja i przygotowanie do meczu. No, brzmi to jak kupa pracy, którą trzeba wykonać oprócz... Raczej trzeba. Można. Wydaje mi się, jeśli chcesz, to robisz i wydaje mi się, że obojętnie z jednej strony zawsze mówię, że to jest książka opisana na moim charakterze, ale z drugiej strony każdy może się chcieć rozwijać. Mnie praca z Kamilem bardzo rozwinęła też właśnie w innych względach, nie tylko pod tym względem, żebym sobie gdzieś uporządkował swoje myśli w głowie o czym albo o czym nie myśleć na boisku, ale też jak odpoczywać, co zrobić, żeby organizm jeszcze lepiej był przygotowany i zregenerowany po spotkaniu. Także to są takie, może nie sekrety, ale codzienna wykonywana praca, która była tak samo jak pójście na siłownię po treningu, przed treningiem, jak pójście do fizjoterapeuty, zadbanie o to, żeby być gotowym do treningu, do meczu. Także to jest kolejny element z tego, który można dołożyć do swojego warsztatu po to, żeby być też o te 2% lepszym. Czy piłkarzom się w ogóle chce przede wszystkim coś takiego jeszcze dokładać i robić, bo są różne w tej piramidzie przygotowania do meczu elementy, czyli trening fizyczny, mentalny, technika plus właśnie ten mental. Ale chyba wydaje się, że to jest najbardziej zapomniany, bym powiedział, albo niedoskonalony element. Ja opowiem w ten sposób, tak trochę wracając do twojego wcześniejszego pytania, ale łącząc to z tym, o co teraz pytasz, że rzeczywiście to jest trening i ten trening, tak jak też rozróżniłeś, może być prowadzony przez różne osoby. Wydaje mi się, że też jest ważne, żeby to padło, żeby dla ludzi była ta świadomość różnicy chociażby między psychologiem sportu a trenerem mentalnym. Każdy ma wybór, kogo chce sobie wziąć jako takiego trochę towarzysza, trochę mentora, trochę właśnie takiego instruktora do pracy. Różnica podstawowa jest taka, że psycholog sportu to jest ktoś, kto skończył psychologię. Trener mentalny nie ma takiej potrzeby, żeby taki zawód sobą reprezentował. I tak jak mówię, to jest ten wybór. Ale idąc teraz w kierunku tego pytania o to, na ile się piłkarzom chce, zawodnikom w ogóle chce, jest to bardzo różnie. I powiem tak, żeby nie budować jakiegoś sztucznego obrazu, uważam, że większość nie pracuje. I takie mówienie, bardzo dużo się mówi o psychologii sportu, o treningu mentalnym, ale w większości przypadków na tym się kończy. Mamy nadzieję i tak na to też patrzę. Wiesz, że ja w zawodzie pracuję sporo, jeszcze wcześniej pracowałem w indywidualnych sportach, dużo czasu spędziłem chociażby w skokach narciarskich. Wspomnę, Kamil Wódka, trener skoczków narciarskich, współpracował z Resowią, Krakowią, pomaga także Piotrowi Zielińskiemu. Moglibyśmy wymieniać jeszcze. Ale to nawet nie chodzi o to, żeby to wymieniać, tylko bardziej chodzi o pokazanie tego, że taka tradycja jest długa. Ja uważam też w polskim sporcie, ale po co ruszyłem ten temat skoków narciarskich. Jak ja przyszedłem do skoków narciarskich do pracy, jako tam zupełnie młody człowiek, to była taka sytuacja, gdzie to traktowali normalnie, że tam będzie psycholog, bo wcześniej tam był doktor Blecharz, on wprowadził pewnego rodzaju tradycję i oni tylko, okej, teraz też tam jest kolejny psycholog, który pracuje i tam jest pewnego rodzaju tradycja tej pracy. Ale jak na przykład poszedłem do podnoszenia ciężarów, gdzie wprowadził mnie Szymek Kołecki, który wtedy był prezesem, ja nie miałem takiego dobrego wprowadzenia, jak Szymek Kołecki zrobił wtedy. On zwołał wszystkich, opowiedział o tym, jako były zawodnik, jak to jest ważne i potrzebne, ale spotkałem się tam w wielu wypadkach z murem. Z murem na to, powiem tak, mocno to było uzależnione od tego, jaki przez kogo dany zawodnik był prowadzony. Bo jeśli byli prowadzeni przez trenerów, którzy uważali, że za zasadne tą pracę, to zupełnie była inna otwartość. Więc nie powiem, że przełamujemy kolejne stereotypy, ale między innymi wydaje mi się tak, nie pytałem Łukasza nigdy wprost, ale on tak trochę to podchodzi, może misja to jest zbyt szumne słowo, ale takie pokazanie czegoś, że warto, że to jest normalne, że nie... Że to jest normalny element treningu. Ty, Łukasz, mówisz w tej książce mimo wszystko, że nie spotkałem się w szatni Borussii, by ktoś poszedł taką samą ścieżką jak ja.
jest to jednak... Może dlatego, że ktoś o tym tak otwarcie jak ja nie mówi. Nie wiem, jeśli przez tyle lat tam byłem i bardziej to mnie pytano o to, jak, co tam robię na kozetce po treningu, że leżę ze słuchawkami i słucham czegoś, mam oczy zamknięte, mówię, no relaksuję się, odpoczywam po treningu, zamykam pewien etap, żeby organizm już lepiej też się regenerował po treningu, żeby głowa też miała już spokój, to co działo się na treningu, żeby zostawić. Później miałem zapytania różnych kolegów, którzy gdzieś mieli może taki moment też już przesycenia piłką, poradzili się, czy może skorzystać z psychologa. To są, były dla mnie takie niełatwe też rozmowy z nimi, bo wiedziałem, jak ja byłem wtedy w jakiej sytuacji, że się zdecydowałem na ten krok. Ale później, też już mówiłem, przyszedł do nas psycholog sportowy w czasie pandemii, dołączył do drużyny w Dortmundzie. I on jest tam do dzisiaj i paru chłopaków, z tego co wiem, to korzysta z niego i to też zależy, wydaje mi się, od osoby, która trafia do takiej grupy. Jeśli on potrafi się w tej grupie dobrze odnaleźć i znaleźć kontakt z zawodnikami, to wtedy tym zawodnikom też jest łatwiej się przekonać do tego, żeby taką pracę z nim podjąć. Bo dzisiaj, panowie, chcę z wami trochę powiedzieć, pogadać też szerzej o tym sposobie przygotowania zawodnika też mentalnego. Z perspektywy ciebie, Łukasz, ale ty już zrobiłeś tyle wywiadów, że pewnie jesteś zmęczony, więc chcemy wyjść trochę na szersze wody, bo miałeś też styczność z najlepszymi piłkarzami na świecie. Mnie nurtuje jednak, Kamil, coś takiego, że dlaczego w dobie, kiedy futbol dba właściwie o każdy detal, piłkarze chodzą na indywidualne zajęcia z przygotowania fizycznego, mają swoich osteopatów, swoich fizjoterapeutów, to mimo wszystko wciąż wydaje mi się, że dość rzadko korzystają z psychologa sportu, skoro przynajmniej wy też, ale nie tylko, uważacie, że jest to tak ważny element przygotowania do bycia w tej formie mistrzowskiej, w tej formie, żeby znaleźć jeszcze ten element, który można poprawić do bycia lepszym piłkarzem? Odpowiem ci może w ten sposób. Uważam, że mental buduje się z różnych rzeczy i tych źródeł, sposobów budowania nie zawsze musi dostarczać ci psycholog, więc wydaje mi się, że część zawodników bazuje na tym, na przykład, że się dobrze przygotują fizycznie, technicznie są świetni, rozumieją taktykę, plus na przykład dobry klimat w szatni, plus to, że u danego trenera mi się świetnie grało, bo on mi ufał, on na mnie zawsze stawiał i to wszystko wpływa na budowanie tego. My pokazujemy, czy to jest moja filozofia pracy, żeby jakby mieć takie swoje zasilanie do tego wszystkiego, do tego mentalu. Jeśli, tak jak był ten sezon ostatni Łukasza, gdzie on przez kilka miesięcy nie grał, no to wiesz, jaka wtedy jest narracja zawodnika. Nie gram, tracę pewność siebie, nie czuję piłki, nie może tak być potem, że mnie wpuści, a nie grałem, czego on ode mnie oczekuje, nie dał mi wcześniejsza. Myśmy do tego w ogóle podeszli inaczej, że okej, nie grasz na boisku, no to graj w głowie, wykorzystaj trening. To jest takie, nie chcę powiedzieć alternatywne, ale dodatkowe źródło zasilania. Ja kiedyś zrobiłem taki, jakby tak zwizualizować to. Miałem takie szkolenie i jakbyś sobie wyobraził, wziąłem taką piłkę plażową, w tym sensie, że ona była miękka i kupiłem kilka pompek. Takich do pompowania piłek. I każdą z tych pompek podpisałem, trener na mnie stawia. Druga pompka to było, świetnie się czuję na treningu. Trzecia pompka, fizycznie jestem dobrze przygotowany. I każda z tych pompek była wbita w tą piłkę z różnych stron. I teraz jak ci wyciągnęli, trener na mnie stawia, gram regularnie, no to została ci ta pompka, moje własne przygotowanie. To jest takie coś, czym możesz tą piłkę napompować, jeśli właśnie te pozostałe dopływy dobrej energii są zablokowane. Tak trochę podpalę, ale czy to faktycznie działa na takiej zasadzie, no dobra, Kamil dzisiaj do mnie przychodzi i mówi, nie no Tomek, graj swój mecz w swojej głowie, jesteś najlepszy, wyjdziesz i będziesz, nie wiem, tak jak też mówisz w tej książce, że dzisiaj strzelę bramkę. Brzmi to banalnie,
Nie zrozumcie mnie źle. Ale nie, ale spokojnie, możemy właśnie to ruszać, bo mnie ciekawi to, żeby w ten sposób porozmawiać, i bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz zrobili pomnik psychologii sportu z racji tego, że my tutaj jesteśmy i ty starasz się być dla nas miły i będziemy opowiadać o tym w samych superlatywach. Mnie to interesuje. Tak, tylko właśnie teraz ja staram się rozumieć te dylematy, które są z drugiej strony, tych osób, które chcą się przynajmniej tym zaciekawić, tak, i mówią, no co to za banały, tam jestem mail. Jakby na czym to niby miałoby polegać, więc jak najbardziej rozwiniemy ten wątek. Tak, no bo też pada takie hasło, kolejna piłka, kolejna szansa, trochę podobne do tych dwóch równych skoków naszych mistrzów. No mówię, z poziomu człowieka, który być może też nie funkcjonuje w tej strukturze, który też nie współpracuje długo na takim poziomie, no to nie wiem, Łukasz, to faktycznie na początku brzmiało dla ciebie jako coś takiego banalnego i prostego, czy potrzebowałeś właśnie jakiejś takiej dłuższej drogi, dłuższej perspektywy, żeby się w to wciągnąć i załapać? Czy nie, bo sam gdzieś podświadomie wcześniej z tego korzystałem, a Kamil tylko bardziej uświadomił mnie w tym, że tak powinno się działać. Na przykład tu i teraz dla mnie to jest, że każda właśnie, to o czym mówisz, każda następna piłka jest ważna, że błędy są wpisane w piłkę. Jeśli będziesz o nich rozmyślał, to nie będziesz skoncentrowany na tym, co się dzieje właśnie tu i teraz. A jeśli weźmiesz to za czynnik, który jest normalny w grze, bo tak jest, a koncentrujesz się na tym, na kolejnej piłce, na tym, co się czeka, co jest przed tobą, znaczy nie przed tobą, na tym, co jest właśnie w tym momencie, to wtedy działasz na zasadzie takiej, że masz wszystko, wchodzisz w ten stan flow, tak? Tunel. Jak ja to nazywam. I wszystkie rzeczy, które się dzieją, są dla ciebie może tak trochę spowolnione, a ty działasz normalnie. I to jest, wydaje mi się, bardzo trudne, żeby w to wejść, bo do tego, żeby ten stan flow wytworzyć, potrzebne są zasoby, którymi właśnie wymieniłeś wcześniej, czyli przygotowanie się do meczu. Relaks. Biofeedback, co to jest? Bo może brzmieć to bardzo obco dla ludzi, którzy nas teraz słuchają. Ja spróbuję to wytłumaczyć. Jest tak, że nasz organizm daje sygnały odnośnie stanu naszej aktywacji. Tak to może, od tego możemy rozpocząć. I te sygnały możemy mierzyć. To są sygnały, które są z jednej strony dosyć proste, bo możesz bazować na przykład na samym tętnie, czyli wykorzystać sport tester nawet po to, żeby było tętno. Ale teraz jakbyś w tym momencie, gdybyś ty siedział i miał tętno 130, to mogłoby być to sygnałem nie dlatego, że ono jest tak zaktywowane, ponieważ nie wiem, przemieszczasz się, tylko widzisz. Ale teraz ale jeśli ktoś na przykład już sobie truchta i ma 130, no to ktoś powie, że no to jakby nie jest to objawem jakiejś aktywacji wywołanej jakby czynnikami psychologicznymi, tak to nazwijmy. Ale są sygnały, które są dużo bardziej precyzyjne. I są urządzenia, które to mierzą. Ja w swojej praktyce w sumie z 3 biofeedbacki różne wykorzystywałem. To był biofeedback skórno-galwaniczny, zaraz wytłumaczę, co to jest, bazujący na tętnie i bazujący na falach mózgowych. I teraz skórno-galwaniczny to jest wykorzystywany między innymi w wykrywaczu kłamstw, bo masz takie, mam przecięte palce, więc tak średnio to pokazywać, ale tutaj zakładasz dwa sensory na palec i skóra ma określone przewodnictwo elektryczne. I w momencie, gdy twój organizm się aktywuje, wytwarzają się mikrokropelki potu i to przewodnictwo elektryczne się zmienia i to urządzenie to wyłapuje. Między innymi właśnie bazując na wykrywaczu kłamstw, tam oczywiście są jeszcze badane inne wskaźniki, ale dostajesz pytanie neutralne, oni sprawdzają, jak ta twoja aktywacja jest i dostajesz kluczowe pytanie i jeśli ona się podniesie, no to jest to jakiś tam sygnał potem do interpretacji. Czy inne biofeedbacki, których takie najprostsze dla zawodników są biofeedbacki bazujące właśnie na samym tętnie, czyli to jest bardzo proste teraz i w ogóle bardzo skuteczne. Zapinasz klips na ucho, mierzy ci to tętno i na urządzeniu ty na przykład starasz się, powiem w uproszczeniu, ty starasz się rozluźnić, a urządzenie ci pokazuje, czy ty się rozluźniasz. Czy tobie się tylko wydaje, że się rozluźniasz. I na przykład masz taki challenge, jakby tutaj podpiąć zawodnika. Łukasz, ja pamiętam, my kiedyś robiliśmy taki wywiad. Tak. I ty mówiłeś, że zakładałeś na palec, chyba nie na ucho, na palec bodajże właśnie taki wykrywacz, powiedzmy, i musiałeś
grać w grę, mogę tak powiedzieć, właśnie regulować, kontrolować tak, swoje... Tak, jeśli było zielone, dużo zielonego, to znaczy, że było, że byłeś w dobrym stanie. Jeśli pojawiało się niebieskie, to już delikatnie wchodziłeś w zły stan, a jak czerwone... Ale jak to kontrolowałeś? Oddechem? Oddech, ja sobie zawsze też muzykę do tego włączałem, taką relaksacyjną, ale oddechem. Przede wszystkim oddechem i długością oddechu. Wdech. I długi, zdecydowany wydech. Kiedy i po co? W którym momencie to robiłeś? W jakim sensie, w którym momencie? Przed meczem, po meczu. W którym momencie było ci to potrzebne? Czyli to był dla mnie też taki element, można powiedzieć, treningu. W ciągu tygodnia wykonywałem te ćwiczenia raz dziennie. Czyli to w oderwaniu w ogóle od przygotowania takiego bezpośredniego, tak, bym powiedział, do meczu? To jest też właśnie ważne, żeby pokazać, że to nie jest tak, że sama praca z psychologiem to jest dzień meczowy i teraz on ci coś powie i to na ciebie dobrze wpłynie. Wyobraź sobie bramkę, strzelasz, bronisz i tak dalej, tak? To chodzi o to, że tak jak trener cię nie zbawi, jeśli nie umiesz i nie jesteś dobrze przygotowany w dniu meczu, żeby tam dobrze zafunkcjonować, tak samo ten trening mentalny, on jest wpleciony w pozostałe elementy treningu. Czyli cotygodniowa normalna praca, tak, wiesz, gdzieś czułem, że chcę iść teraz na 15 minut zrobić sobie biofeedback i siedziałem u siebie w pokoju i sobie ćwiczyłem, bo też koncentracja, tak, bo to trzeba się umieć też skoncentrować na tym, żeby to zadanie dobrze wykonać, bo tam też miałeś punkty do zdobycia i też to było dla mnie takie wyzwanie, żeby może pobić swój rekord, żeby jak najdłużej utrzymać się w tym najlepszym stanie. To wydaje mi się jest bardzo ciekawe i fajne urządzenie, które na pewno też poprawia koncentrację. I to jest jakiś taki też konkretny przykład, jak głęboki może być trening właśnie mentalny, przygotowanie jakby całej tej sfery mentalnej przez zawodnika. Luka Modrić opowiadał kiedyś, że bardziej niż fizycznie męczy się na boisku psychicznie. Ty się w pewnym momencie z tym byś zgodził, czy ogólnie byś się z tym zgodził, że w tym krytycznym jakimś, powiedzmy, w tym kryzysowym momencie faktycznie nie fizycznie, ale i psychicznie już byłeś bardzo mocno dojechany przez poziom pewnie też tego mistrzostwa sportowego, wymagań, które stawiano przed tobą? No, wczoraj akurat opisywałem taki jeden przykład spotkania, gdzie dowiedziałem się, że będę grał na pozycji, która... Wtedy jeszcze nie do końca była moją pozycją i też wyzwanie było dość spore i wtedy zaczęła głowa sobie myśleć różne rzeczy, które nie do końca były mi wtedy potrzebne i samo to, jak bardzo chciałem się skoncentrować, raczej chciałem, jak zależało mi na tym zadaniu, żeby je dobrze wykonać, no to po tym spotkaniu byłem dość mocno zmęczony, ale takie spotkania zdarzały się też częściej, bo wiadomo, że jeśli to wyzwanie jest duże i masz jakąś obawę przed czymś, to wtedy niestety się męczysz dużo bardziej, jeśli chodzi o głowę, ale ten stan, dlaczego ja zacząłem pracować z Kamilem, to był taki... Nie znałem tego, jak uporządkować sobie pewne rzeczy w głowie, jak można właśnie dzięki relaksacjom, dzięki medytacjom i różnym innym tym ćwiczeniom, o których rozmawialiśmy, jak zrobić, żeby złapać taki balans i żeby być właśnie zawsze, raczej nie zawsze, bo to też nie jest możliwe, ale żeby w większości czasu być świeży w głowie. Jak zaczęliśmy pracę z Kamilem, to później już to było zdecydowanie łatwiej mi wejść na ten poziom i samo przygotowanie do meczu też jest w jakimś sensie wyzwaniem, ale jeśli to masz uporządkowane, to można znaleźć dobry balans i wtedy funkcjonować zdecydowanie lepiej. W książce opisujesz też taki moment, on wydaje się z perspektywy, ja tak to przynajmniej odebrałem, dla ciebie krytyczny, że wróciłeś de facto już do treningów po tej drugiej kontuzji, drugiej operacji biodra. Była tam w pewnym momencie diagnoza, że ta kariera 50-50, może nie wrócisz już na taki poziom, który reprezentowałeś wcześniej, gdy zdobywałeś Mistrzostwo Niemiec, byłeś w finale Ligi Mistrzów. Ten poziom
nie wiem, czy frustracja to jest dobre słowo, był na tyle krytyczny, że ty jak najszybciej chciałeś otrzymać tę pomoc, że de facto ściągałeś Kamila na zasadzie, że on miał tak mało czasu, że musiał wylecieć jeszcze tego samego dnia, ale ty nie miałeś z tym problemu. Przyjedź, chcę jakby najszybciej rozpocząć ten proces. Tak to przynajmniej wybrzmiewa z tej książki. Czy faktycznie to było aż, miałeś aż taki głód i taką potrzebę tej pomocy? To było bardziej, nie głód, nie nazwałbym tego głodem, bardziej zdanie sobie sprawy z tego, że piłka przestaje mi sprawiać radość i to, co zawsze było moją pasją, co, do czego miałem taki żar wewnętrzny w środku, gdzieś to wygasa i na szczęście sam zdałem sobie sprawę z tego, że żeby zrobić coś w tym kierunku, żeby starać się tą karierę w jakimś sensie jeszcze utrzymać na tym poziomie, na którym byłem. I zadzwoniłem do Bartka i powiedziałem, że musimy coś zrobić w tym kierunku. Bartłomieja Bolka, czyli twojego menadżera. Tak, i wtedy szukaliśmy i dobrze wybraliśmy, trafiając na Kamila. Ty przyjechałeś i też rzucasz w tej książce, w tej waszej opowieści takie hasło, że nie każdy piłkarz, a pewnie możemy o tym też za chwilę porozmawiać. Współczesny, jeszcze kilka lat, no ile to, 7, 8, no prawie 10 lat, tak? 10 lat później, że piłkarz po ciebie gdzieś wyjeżdża do Düsseldorfu, do innego miasta. No widać, że od początku to zaangażowanie jest na wysokim poziomie. To też był pewnego rodzaju może test nawet, czy ta współpraca będzie się sprawdzała. Z racji tego jeszcze raz powtórzę, że Łukasz pozwala mi o tym opowiadać, to trochę o tym nadmienię, bo ja wtedy tak pamiętam, dostałem taki sygnał, że jest zainteresowanie zawodnika, jeśli chodzi o współpracę. Dałem znać, że to jest końcówka sezonu, to może poczekamy spokojnie, zjedzie do Polski, spotkamy się, zobaczymy. Ten kontakt mój był z menadżerem. Za jakiś krótki czas dostałem zwrotną informację, że zawodnik jest zdecydowany, żeby być zdeterminowany i prosi, jeśli to tylko jest możliwe, żeby to spotkanie zorganizować w miarę szybko. To jest taki jakby pierwszy sygnał. Później ja rzeczywiście to nie była moja ani ściema, ani próba autopromocji polegająca na tym, żeby pokazać, jak bardzo jesteś niedostępny. I rzeczywiście był jeden dzień wolny. I ja mówię, dobra, mogę. Wtedy jeszcze tak na to patrzyłem, pandemia trochę, znaczy dużo zmieniła, że muszę się spotkać z zawodnikiem na żywo. Powiedziałem, że okej, ja potrzebuję przylecieć, porozmawiać, ale mam jeden dzień, przylatuję i wracam tego samego dnia. Potrzebuję, żeby zawodnik mnie odebrał z lotniska, okej, nie ma problemu. I to są takie sygnały, gdzie jak rozmawiasz z zawodnikami, to oni w wielu przypadkach mówią ci o tym, tak, że chcą, że są profesjonalistami, że są w stanie dużo poświęcić, ale potem masz tą weryfikację. Czy za tymi opowieściami idzie konkret? Na szczęście, żeby to tak wybrzmiało, coraz więcej zawodników takich jest, bo ja z tymi zawodnikami, z którymi pracuję, no to są zawodnicy, którzy również wykazują się takimi cechami, o których teraz mówimy. Mhm. To jest ciekawe, bo ty przez długi czas, przez 11 lat byłeś w jednym z takich, powiedziałbym, największych i najbardziej skutecznych inkubatorów, jeśli chodzi o produkcję, w cudzysłowie, piłkarzy, tych naprawdę wielkich talentów, które często były w Borussii Dortmund na krótką chwilę, nie wiem, sezon czy dwa, i rośli w naprawdę gigantycznym tempie. Wiadomo, mówimy o Erlingu Haalandzie, jest Jude Bellingham. Myślę, że takim okresem, takim wyznacznikiem było raczej 3 lata. Z tego, tak? To kojarzę. 2-3. Dokładnie. 2-3. Poszedł w tym kierunku niż rok, dwa. Tak. Jude Bellingham, Erling Haaland, Ousmane Dembele, Hakimi, Sancho, Pulisic i tak dalej. Tych zawodników, którzy przyszli, dojrzewali w Borussii, ale jednocześnie byli różni, było wielu, ale spiąłeś ich jedną klamrą, tą generację nowych zawodników, przepraszam. Wszyscy mieli ogromną pewność siebie, choć charaktery już do pracy chociażby zupełnie inne. Ciężko powiedzieć, że taką ogromną pewność siebie, bo aż to byli moi koledzy z drużyny, ale aż tak dogłębnie ich charakterów nie znałem. Ciężko by powiedzieć. Tak powiedziałeś w książce. Żeby powiedzieć, że oni są
Aż tak pewnie się bardziej bym powiedział, jeśli chodzi o Erlinga Haalanda, bo wymieniłeś sporo zawodników, a bardziej odnosi się to, wydaje mi się, do Erlinga i do Jude'a Bellinghama, którzy tą pewnością siebie na pewno. Też mówiliśmy tam trochę w kontekście, tak trochę tłumacząc i łącząc te wasze dwie wypowiedzi. Jego też między innymi wymieniałeś, że on był takim egocentrykiem, który wierzył w swoje możliwości, ale niekoniecznie zawsze popierał to pracą. Oni mieli duże przekonanie odnośnie swoich piłkarskich umiejętności. Mm-hmm. To na pewno tak. Z tym się łączyło, ale to już takie tylko małe moje wtrącenie. Tak, i ci zawodnicy... jednak, jeśli jesteś tak młodym zawodnikiem i grasz w Borussii Dortmund, to ta siłą rzeczy gdzieś skądś to musi się brać, że jesteś na tym poziomie, tak? Czyli ta już wiara w swoje umiejętności na pewno była na wysokim poziomie, ale też były momenty, gdzie mówisz o Pulisiczu, mówisz o Giovannim Reinie, którzy też mieli, jak ich znam troszkę jako kolega z szatni, to mieli momenty, gdzie też mieli wątpliwości swoje, tak? Z kolei Erling, gość do strzelania bramek. Ja jestem ciekaw, jak właśnie jego głowa funkcjonuje, bo sam nie wiem do końca, jak to działa i jak on w tak młodym wieku potrafi już być tak niesamowicie skuteczny i może nie, że się nie przejmować tym, co się dzieje dookoła, ale jak on w tym zwariowanym świecie wokół niego funkcjonuje. To wydaje mi się byłoby ciekawe pytanie do niego, ale pewnie pod kamerę powiedziałby coś, co pewnie każdy chciałby usłyszeć. Erling Haaland to jest zdecydowanie piłkarz, przy którym chciałem się zatrzymać. Czy to jest, Kamil, twoim zdaniem pewnego rodzaju eksperyment społeczny, socjologiczny, bo on też został, powiedzmy, wychowany w specyficznych warunkach. Grał w jednej drużynie od 5 do niemal 16 roku życia, w tej samej grupie zawodników. Znalazłem nawet taki artykuł psychologiczny właśnie o tym, jak dojrzewał Erling Haaland, i bardzo ładnie mi się to spięło z tym, co opisuje Łukasz. 13 rozdział to jest właśnie wielkie talenty, dojrzewanie i rozwój. Ale bardzo ważnymi punktami w tym artykule były rozdziały pierwsze wasze w tej książce, czyli kto jest de facto elementem być może najważniejszym w ukształtowaniu zawodnika, też właśnie w kontekście takiego mentalu, pewności siebie, jakiegoś przekonania, że idzie dobrą drogą. Rodzice i pierwsi trenerzy. Jest to fantastycznie opisane, jak w Brynę, w tej małej miejscowości Erling Haaland gra właśnie w tej zamkniętej grupie ludzi, która staje się przyjaciółmi, gdzie ma bardzo znanego ojca, który właściwie zupełnie się nie wtrąca do tego prowadzonego przez tych samych też trenerów, przez kilkanaście lat treningu, i w jaki sposób został wychowany w dość zamkniętym środowisku, bez tego też zamieszania mediów, bo to nie była duża akademia, a właśnie małe norweskie miasteczko. Czyli odpowiedzialni rodzice, odpowiedzialni trenerzy, którzy wiedzieli, co chcą osiągnąć, i mimo wszystko przyjaciele, z którymi też trzyma kontakt do dziś, że to nie był ten wielki świat od początku wokół Erlinga Haalanda. To ciekawy wątek, który ruszasz, i chętnie sam do tych rzeczy, które ty znalazłeś, sięgnę. Także będę cię o to prosił później, żebyś mi to podesłał, ale teraz tylko jedno musimy zrobić ważne zastrzeżenie, że my tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co tam się działo. To jest nasze takie, nie powiem, że może wróżenie z fusów, bo to by było zbyt duże znowu rozmydlenie tego tematu, ale mimo wszystko przewidywanie, co tam się zadziało. Bo my widzimy trochę efekt końcowy i potem trochę tak właśnie cofając się próbujemy dobrać do tego teorię. Ale gdybyśmy już się już mieli o to pokusić, to co też mówimy w kontekście i Łukasza, ale tych też pierwszych rozdziałów, że rodzic to jest ta osoba, która daje ci, my to nazywamy, tam odwołujemy się do takiego pojęcia, taką platformę bezpieczeństwa, takie twoje pierwotne doświadczenie tego, że wychodzisz do świata wyzwań, ale jednocześnie wiesz, że ktoś jest za twoimi plecami. I to ci daje ten komfort, że jak
nawet o tym nie myślisz oczywiście, tak, ale wiesz, że jakbyś się potknął, to ktoś ci pomoże, ale nie na tej zasadzie, że stoi ktoś, który mówi ci, no Boże, no znowu się przewróciłeś, no czemu tak, a czemu, a przecież ci mówiłem. No to jest strasznie ważne, tak. Ale idąc dalej, bo ktoś może powiedzieć, kurde, a mój stary to w ogóle nigdy tak nie robił, w ogóle go nie było, albo pił, albo to, albo tamto, różne rzeczy robił. No i co? I wyrosłem na piłkarza. No i wtedy ktoś powie, szachmat. No, ale to nie chodzi mi o to, bo później znowu na przykład trafiasz na trenerów i zdarza się, że ten trener na przykład przejmuje trochę tą funkcję rodzica, wychowawcy. Dlatego tak bardzo to wzmacniamy i tak dużo ciepłych słów, Łukasz mówi o tych swoich pierwszych trenerach z Goczałkowic, którzy, ja uważam, właśnie nie bali się wchodzić w rolę wychowawców, czyli takiego trochę azymutu, trochę tego kogoś, kto mówi, co jest właściwe i niewłaściwe, jak to robić. Tak, ja dokładnie wymienię, bo tam są po prostu punkty, które charakteryzują Erlinga Haalanda tym, kim być może jest dzisiaj. Wychował się w bezpiecznym i dobrym środowisku, miał oparcie w ojcu Alfim, otoczony przyjaciółmi z dzieciństwa, bez zamieszania mediów w Brynę, czyli w tej małej norweskiej miejscowości, aż do 16 roku życia, kiedy dopiero wyjechał do Molde, czyli do większego klubu. Trochę mi to przypomina ten początek u ciebie, że to ukształtowanie jednak w takim dość zamkniętym i jednak niewielkim środowisku kształtuje też dobry charakter. Czyli podpiąłem się do tego, to co mówi Kamil, że na szczęście ja miałem też to środowisko stworzone w ten sposób, że rodzice nigdy raczej nie pchali mnie na to, że musisz zostać piłkarzem, tylko zostawili mnie. Nasze czasy podwórkowe, można powiedzieć, to mogliśmy wyjść z domu na boisko i robić co chcieliśmy i nie było z tym problemu, żeby rodzice nas musieli dowodzić do akademii, jak jest teraz, co jest normalnym znakiem czasów, ale no wtedy jednak my jako chłopacy z Goczałkowic mieliśmy trochę łatwiej, bo mogliśmy robić co chcemy, tylko trzeba było się zwołać i iść pograć na boisko. Co miałem to szczęście właśnie do tylu kolegów, że oni chcieli grać ze mną w piłkę i dość często na tym boisku szkolnym czy na boisku LKS Goczałkowice sobie graliśmy po prostu w piłkę i jeśli już były jakieś mecze ligowe, to tata nie wywierał jakiejś na mnie presji tego, że dzisiaj musimy wygrać, bo jest ważny mecz, tylko jeśli już coś podpowiadał, to bardzo konstruktywnie, ustaw się może trochę szerzej, będziesz miał łatwiej wtedy na boisku, bo jest troszkę więcej miejsca. Tata zawsze też powtarzał do zawodników, z którymi grałem, że ja często gram z pierwszej piłki, żeby byli przygotowani na to, że zagram i że pójdę znowu wyjdę na pozycję. To są takie elementy, które zapamiętałem, jakie gdzieś tata dawał wskazówki na boisku. A poza boiskiem to nie rozmawialiśmy tak za dużo też o piłce. Ja byłem, wiadomo, kibicowałem też już wtedy Manchesterowi United. To były czasy, gdzie ta grupa Beckham, Scholes, Neville'owie wchodzili do Manchesteru i gdzieś tam byłem zajawiony na punkcie United i tak sobie funkcjonowałem do czasu, aż trzeba było podjąć decyzję przejścia do skończenia podstawówki i co dalej, tak? No ja nie widziałem innej drogi, jak chciałem grać w piłkę i żeby to połączyć razem ze szkołą i tak trafiliśmy na Gwarek Zabrze, gdzie później to, co mówił Kamil, dostałem bardzo fajną szkołę tego, jak powinno się podchodzić do sportu, jak ważne są codzienna praca na treningu, że trzeba się rozpychać łokciami, żeby walczyć, że jeśli nie będziesz gotowy, to ten świat sportu, to nie było tak tylko, żeby oni mówili, że wiesz, że to jest wszystko fajne, ale też przygotowywali na to, że będą wyzwania, że będzie trzeba dać siebie maksa, żeby rywalizację wygrać i żeby trener postawił na ciebie, bo jeśli się zdrzemniesz, to przyjdzie ktoś inny na twoje miejsce i wykorzysta tą szansę. Do mnie trafiały takie komunikaty i przez to też przez całe życie gdzieś to miałem w sobie zakodowane.
Też jeszcze a propos Erlinga Haalanda, to jego pierwszy trener Ralf Berendsen mówi, że od młodego miał techniczne i taktyczne możliwości, ale ponad wszystko miał niesamowitą mentalną siłę. Ja się zastanawiam, skąd coś takiego się bierze. Czy to właśnie z domu, od rodziców, a może to są jakieś też geny? Nie wiem, że niektórzy są jakoś bardziej przystosowani do tego, aby funkcjonować. Odpowiem ci historyjką. Mhm. Jak mój syn jeszcze był w przedszkolu i były organizowane jasełka, to myśmy się z żoną zorientowali, że rodzice innych dzieci tak między sobą na jakichś grupach wymieniały informacje. Ty, a twój się stresuje, denerwuje się, wiesz, ja już nie mogę spać, wiesz, ja nie mogę spać, a co dopiero on, nie? Ja mówię, przecież to dziecko to czuje, nie? To dziecko czuje, co to znaczy jasełka. Przecież ono nie ma w sobie zakodowane, co to znaczy wystąpienie w przedszkolu, tylko ono się uczy tego, od tego, jak reaguje otoczenie. My, nie powiem, że my jesteśmy nie wiadomo jakimi tam rodzicami, super, bo psychologowie to też jest zagrożenie, jak dwóch psychologów wychowuje dziecko, ale chodzi teraz o to, że jakie komunikaty wysyłasz w ten i to wprost, ale też w tym klimacie, tak? Czy mówisz, no pamiętaj, tam będziesz się denerwował, ale to trudne, czy też okej, tam fajnie było, zaciąłeś się raz, ale potem sobie poradziłeś. No to są te wszystkie rzeczy, które to dziecko łapie i potem można powiedzieć, bo nie wiemy do końca, co się kryje za tym stwierdzeniem, tam mocna mentalność, czy jak to tam dokładnie było opisane, ale właśnie to są te sposoby, gdzie dziecko po tobie się uczy no właśnie znaczenia tych sytuacji, bo presja albo stres generalnie, gdybyś popatrzył, to nie jest coś, co jest obiektywne zawsze. Okay? Obiektywnie zawsze to by było, jakby tu się zaczęło palić. No to nie rozważaliśmy by, czy to jest stresujące, czy nie. Tylko raczej byśmy się ewakuowali stąd. Ale jeśli już mamy takie sytuacje z mniejszego kalibru, no to my nadajemy temu znaczenie. I w zależności od tego, jakie temu nadamy znaczenie, tak potem możemy się w tej sytuacji zachować. Czyli stres daje ci energię, ale potem od ciebie zależy, jak tę energię wykorzystasz. A jak ty, Łukasz, tak w bezpośrednim kontakcie Haalanda odbierasz? On faktycznie był nie tylko zbudowany fizycznie, wiadomo, technicznie, no bez tego nie zrobiłby kariery, nie oszukujmy się, możesz być najsilniejszym mentalnie człowiekiem na świecie, musisz mieć umiejętności, ale miał jeszcze ten element, który go gdzieś pchał do tego, że no on musi odnieść sukces? U niego to wyglądało bardzo naturalnie, dlatego ja mówię, że to jest dla mnie taka trochę zagadka, jak to jest możliwe, że mimo tak młodego wieku jesteś już tak bardzo gdzieś sfokusowany na tym, że on pobija te kolejne rekordy i przychodzi mu to z wielką łatwością i to, gdzie tam mówi Guardiola trochę o takim zagrożeniu, że on będzie miał kiedyś problem, bo on wpadnie w pułapkę swoich rekordów. Co tak? Jeszcze mogę zrobić więcej po takim sezonie jak teraz, gdzie spokojnie przekroczy 50 goli? No i pytanie, czy właśnie on nie będzie za szybko nasyconym zawodnikiem, czy on da radę grać na przykład do 30 roku życia, bo te wszystkie rzeczy, które on już robi teraz, przychodzi taki moment przesycenia też w karierze, tak? Jeśli gdzieś on teraz dba o tą sferę, a tego nie wiem, no to możliwe, że będzie cały czas ten ogień mógł sobie podsycać i trwać w tym, ale jeśli tego nie ma, jeśli nie jest tego świadom, to w pewnym momencie właśnie, oby nie, może przyjść taki moment, że będzie przesycony tym wszystkim. Można to, Kamil, kontrolować w ten sposób, że takiego zawodnika się chociażby ściąga nieco szybciej z boiska, co robił Pep Guardiola, żeby no, te bestie jednak jeszcze trochę ujarzmić. Trafia 5 razy przeciwko RB Lipsk w Lidze Mistrzów i zostaje ściągnięty i widać, że on tam się trochę jednak gotuje, że on by chętniej 7 jeszcze wpakował. Czy to jest jakiś sposób? Nie wiem, to jest jakiś element psychologii? Oglądałem wywiad z nim zaraz, tak by ściągnięty był z tego meczu. Przyszedł i tak go pytałem o te bramki i on tak pytałem, on mówi, że on nie do końca pamięta. Że był tunel, trans. Takim był w stanie, pewnie on to najlepiej czuje, jakby pewnie potrafił to idealnie sam opisać, ale właśnie było widać, że po prostu działał. To jest no, takie coś, co masz właśnie charakterystycznego dla dziecka. Jeśli oglądasz małe dzieci, które się bawią, one się potrafią totalnie w tym zatracić, co robią. I ktoś
niestety są ludzie, którzy próbują wmówić zawodnikom, że jak dorastasz, to już czas się z tym pożegnać, bo teraz już właśnie skończyła się zabawa. No absolutnie nie skończyła się zabawa. Niech zabawo trwaj. O, tak bym powiedział. I teraz, jeśli w to idziesz, to potem cały czas jesteś jak to takie dziecko. Tutaj Łukasz, jak opisywał ten stan tu i teraz, to powiedział, no właśnie jestem skoncentrowany na tym, co będzie. Tego chwyciłeś za słowo i powiedziałeś, a pomyliłeś się. Ale właśnie fajnie, że on czuje, że się pomylił i on to potrafi wyłapać. Czyli też potem potrafi skorygować, potrafi powiedzieć, nie byłem we flow na przykład, bo za bardzo myślałem o tym, co będzie. Nie? I to jest ten element potem świadomości zawodnika, że on wie, że na przykład pojawiły się elementy, które go z tego wytraciły, więc wracając do tych przeżyć, tych takich kluczowych zawodników, czy powiedzieć kultowych zawodników i tych takich, jak się słucha takiego wywiadu z Haalandem, to się buzia cieszy, jak gość jest jak małe dziecko, któremu właśnie pozwolili grać, on strzelał, on by jeszcze postrzelał. I to jest taki, z mojej perspektywy, tak jak powiedziałem, radośnie się to ogląda, ale tak jeszcze jeden mikrokomentarz do tego wszystkiego. Czy to jest recepta, żeby go ściągać? Myślę, że to się pewnie Łukasz... Żeby go, wiesz, trochę trzymać w jakimś właśnie nienasyceniu. To ale tylko mój domysł. I przychodzi, nie wiem, wiesz, do jest... głowy osoba, która z innej dyscypliny, która jest dosyć przecież znana i rozpoznawalna, nie dosyć bardzo. Mówię o Kamilu Stochu. I teraz ja od wielu lat już z nim nie pracuję, ale jak się jego posłucha, to widać i też to, co wiem od trenerów jeszcze, jak tam byłem, to jest taki na przykład, to jest dla mnie dowód profesjonalizmu, że ktoś każdego roku, każdego sezonu przychodzi i szuka, co bym mógł w sobie rozwinąć. Oczywiście trudno jest, jeśli strzelisz 50 bramek, ale być może wtedy szukasz nie tylko w liczbie strzelonych bramek, ale też w czymś innym, tych możliwości, gdzie by można się było rozwinąć. Tak, tylko że jak on strzeli później 30, to ludzie będą narzekać, że on nie strzeli. I to jest 50, właśnie to pytanie, na ile się przejmujesz ludźmi, nie? I to jest właśnie szukanie tego mindsetu, który tak naprawdę tobą kieruje, bo widzisz, świat piłki, ja uważam, że jest zakłamany pod tym kątem, że ci profesjonaliści to jedno myślą, a drugie mówią, nie? I oni tak naprawdę tych kibiców, nie powiem, że mają gdzieś, ale mają tak, są mocno sfokusowani na tym, co dla nich jest ważne, nie? I oni wiedzą, co mają zrobić, żeby dobrze wyglądać. Ale potem, jak idą do wywiadu, to powiedzą, że to wszystko dzięki wam, bo gdyby was nie było, to okej, to jest ważne, tak? To daje energię, to jest potrzebne, ale gdy tylko byś o tym myślał, to byś nie wchodził w te swoje najlepsze wykonanie. A Łukasz, a w przypadku Haalanda twoim zdaniem pomogło mu to wychowanie? Bo mam też taki obrazek przed oczami, kiedy zdobywasz swoje ostatnie trofeum, czyli Puchar Niemiec. Są tam piękne generalnie obrazki, płaczesz, piłkarze cię podrzucają, ale jest też wywiad, kiedy Haaland gdzieś się tam łapie z tyłu, szarpie legendę. I chyba ma taki szacunek też, wydaje mi się, do piłkarzy jednak, powiedzmy, z naszego rocznika 85, czy coś, co już potrafili jednak osiągnąć. Może z innym już podejściem do świata, ale jednak ma taki szacunek do, jak powiedziałbym, pierwotnych też jakichś wychowań, zachowań i tak dalej. Tak, o tym przekonałem się właśnie nie tylko wtedy, ale byliśmy na przykład na meczu Ligi Mistrzów właśnie w City i on wyszedł na ten stadion i patrzy, tam było napisane coś na trybunie i mówi, że widzisz tutaj... Kiedy przyjechałeś jako reporter też? Nie, to było już jeszcze jak graliśmy w Lidze Mistrzów w Borussii Dortmund, to był ten chyba ostatni sezon, gdzie odpadliśmy z nimi. Tam chyba był remis, albo wygraliśmy jedną bramką, u siebie przegraliśmy. I on na treningu już się tak ekscytował tym, że to jest taki historyczny dla niego stadion, bo jego tata tu grał i tak dalej. On parę razy gdzieś można było między wierszami wyczytać, że on ma taką poczucie wartości tego, w jakim miejscu gdzieś jest, albo że potrafi docenić to, co zrobili dawni zawodnicy, jak ostatnio na przykład gdzieś w wywiadzie gdzieś do Thierry'ego Henry'ego powiedział, że w tym studiu to ty najlepiej wiesz, jak się strzela bramki. Czyli on ma takie poszanowanie tego, kto, co, gdzie kiedyś zrobił.
Też jeszcze to może odbicie do Kamila. Patrzę na Instagram Erlinga Haalanda i tam jest właśnie powrót do takich prostych często rzeczy. Wraca na wakacje, nie wiem, siada za kierownicę traktora, uprawia pole, rąbie drewno na zimę. Moglibyśmy, wiecie, zastanawiać się, czy to nie jest jakaś poza, że zgrywa chłopak, który jest milionerem. Notabene ostatnio Rolls Royce'a sobie kupił, ale to nie o to chodzi. Który jest milionerem, który mógłby mieć wszystko, kto by wakacje mógłby spędzać, nie wiem, w Las Vegas, a wraca do tego. To też robi. Że nie w Las Vegas, ale gdzieś lata w inne ciekawe miejsca. Wiecie, o co mi chodzi? Wraca do takich prostych czynności, które teoretycznie, no nie wiem. Ja zapytałem, wiesz, Łukasza, na ile on jak tam stał za nim i krzyczał tą legendę, czy potem to, co ty zacząłeś wspominać, jak już Łukasz był jako reporter i on do niego podszedł i też tam zaczął o tej legendzie mówić, na ile on to robi tak pod kamerę i tak na pokaz, a na ile rzeczywiście tak uważa. No i okej, nie jesteśmy w jego głowie, żeby to na 100% określić, ale Łukasz skłania się w kierunku tego, że to nie jest na pokaz, że to jest rzeczywiście takie docenienie tego, co jest ważne. I teraz, jeśli mówimy o tym, co jest ważne, no to sięgamy do świata wartości. I ktoś mu te wartości, uważam, przekazał. I ja wierzę w to, naprawdę, albo chcę w to wierzyć, że w świecie aktualnym, który jest coraz bardziej zwariowany, który jest oparty na TikToku, który trendy zmienia co dwa dni, że jednak jest miejsce do tego, żeby ludzie kierowali się również w sporcie wartościami i te wartości, uważam, dają taki solidny fundament do tego, żeby się w tym świecie odnaleźć. I dla mnie to ten ostatni rozdział był takim uspokojeniem po tej książce, bo gdy rozmawialiśmy, to nabierałem wątpliwości, na ile w ogóle we współczesnym sporcie, a zwłaszcza piłce, jest jeszcze miejsce dla takich ludzi jak Łukasz Piszczek. Bo trochę do tego zmierzam. Czy Erling Haaland to nie jest robot? Notabene, kiedy miał przechodzić do Premier League, 2 miliony ludzi podpisało taką petycję, że absolutny zakaz wstępu do Premier League robotom, bo tylko piłkarze mogą grać w tej lidze. To oczywiście żartobliwie, ale na ile on jest jakby elementem hodowli, w cudzysłowie, czy ja może przesadzam w tym momencie, a może dobrego, prostego... Hodowli bym tego nie nazwał, wiesz, bo to by... Zdrowego wychowania. Bo hodowla nie jest w stanie rozwinąć osobowości, o tak bym powiedział, tak? Hodowla zrobi ci maszyny, a maszyny są właśnie taśmowe, bym powiedział. A tutaj jest ten element taki, że ja jednak wierzę w to i to jest być może tak trochę futurystycznie, jakbym teraz powiedział w kontekście, nie wiem, sztucznej inteligencji, że zawsze jednak jest przestrzeń na osobowość, że ta osobowość, ona będzie decydowała. Chciałbym, wierzę w to i nie chciałbym się pomylić, żeby to właśnie było oparte na tego hodowli, bo okej, nie chcemy tutaj sięgać do przykładów zawodników, którzy byli wielkimi talentami, ale niekoniecznie się odnajdują, bo to też nie jest w stylu opisywania Łukasza, tylko żeby po to tylko, żeby rzucać sensacje, ale widzisz, są też osoby, które mają wielkie talenty, powiedzmy, wychodziły, jakby użyć tej terminologii, z super futbolowych farm, a niekoniecznie się we współczesnym sporcie odnalazły. Zgodzicie się z takim zdaniem legendarnego trenera, być może to jest odpowiedź, że Billego Shankly'ego, że to nie trenerzy wychowują dobrych piłkarzy, a matki i ojcowie. No, o tym rozmawialiśmy wcześniej, że okej, na samym początku potrzebne jest to środowisko, które masz w domu, ale też się może zdarzyć, że tego środowiska nie ma i wtedy trenerzy jak najbardziej mogą przejąć te, może nie obowiązki, ale ukierunkować zawodnika na to, żeby on mógł czuć się bezpiecznie na boisku i żeby mógł się rozwijać w dobrym środowisku. Bo to jest dobry pomost, bo to było wypowiedziane pod kątem legendy Birmingham City, Trevora Davisa z Birmingham City, trafił do Borussii Dortmund Jude Bellingham i też się w twojej książce, w waszej książce rzuciło takie zdanie mi w oczy, że no tam jednak poświęcenie rodziców, zresztą tak samo jak w przypadku pewnie Erlinga Haalanda, było ogromne, bo matka przeprowadza się do Dortmundu, dba o tego 17-letniego chłopaka, żeby no pewnie, nie wiem, nie zboczył z jakiejś obranej drogi, opiekuje się nim jak swoim dzieckiem, ale poświęcenie jest ogromne. Jest, ale to też, żeby już podkreślić, nie zawsze rodzice mają takie możliwości też, żeby się przeprowadzić, ale to dbanie jest ważne, ale ja, jak gdy pisaliśmy o tym Bellinghamie, poszukałem na Twitterze
prześledzisz, tak? Kogo Bellingham obserwuje. Znalazłem konto ojca Bellinghama i zobaczyłem, jakie treści on tam stawia. To jest taki, bym powiedział, nawet trochę aktywista. Aktywista, taki społecznik. Mhm. I jak sobie trochę rozwiniesz to wychodzi ci, że on coś w tej głowie ma. On nadaje jakieś znaczenie temu światu, które przedstawia tym dzieciom. To jest strasznie, strasznie ważne. Mówię w kontekście rodziców, ale przychodzi mi taki przykład, który też tam opisaliśmy. No ja z różnymi zawodnikami pracowałem i Szymek Kołecki, czyli mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, zawodnik MMA, który aktualnie jest kontuzjowany, ale on mi opisywał to i to mnie straszliwie ujęło, jak trafił pod skrzydła takiego trenera, o którego bardzo się rozwinął. To mówi, że niestety już nieżyjącego Iwana, który pochodził z Gruzji, ale on mu dał listę 100 książek, które powinien przeczytać. Mówi, ty jak chcesz być mistrzem, to ty się musisz rozwinąć. Wiesz, że w świecie, zwłaszcza piłki, to brzmi abstrakcyjnie, nie? Żeby w ten sposób próbować podejść. Ale chodzi o to, żeby rozwijać myślenie, żeby zobaczyć świat z różnych perspektyw, więc ja wierzę w to i to próbujemy pokazać, że nie tylko strategię w stylu, że jesteś najlepszy, jesteś najmądrzejszy i w ogóle musisz pracować, sufit nie istnieje, najważniejsze jest chcieć i co chcesz, to osiągniesz i na tym się ta praca kończy. Że to nie jest przepis na sukces, że takie przesłanie, które za tym idzie, to jest właśnie dbanie po prostu o rozwój. Mam nadzieję, że to nie brzmi zbyt tam, nie wiem, że nie odleciałem teraz za bardzo w tych opisach. Łukasz? Nie. Więc to jest taki trochę nasz komunikat, więc jak mówisz o tych rodzicach, ja uważam super ważne, ale też mam w swojej współpracy zawodników, którzy niekoniecznie o tych rodzicach pewnie najlepiej by się wypowiedzieli. I chodzi o to, żeby ich nie skazywać na to, że okej, to już nic z tego nie będzie, bo jednak potem tą korekcyjną pracę jesteś w stanie zrobić, żeby to pokazać. I jeszcze raz tutaj bym wzmocnił to znaczenie tych trenerów, żeby oni się, ja uważam, nie bali wchodzić w rolę wychowawcy, oczywiście, żeby też mieli do tego odpowiednie kompetencje. Ale mówimy, Łukasz, o kolejnym fenomenie, Erling Haaland, mówisz o jakiejś dojrzałości na zupełnie innym poziomie, kiedy konfrontujemy ją z jego wiekiem. Natomiast no Jude Bellingham to jest, chciałbym, poziom jeszcze wyższy, bo jak on się wypowiadał już w wieku 17 lat, no to miałeś do czynienia trochę, jakbyś rozmawiał z chłopakiem 30-letnim. Jak ty go odbierałeś w szatni Borussii Dortmund? Za moment może Realu Madryt na przykład. No dokładnie w ten sposób. No on, jak zobaczyłem go pierwszy raz na testach wydolnościowych, to nie wierzyłem, że ten chłopak ma 16 lat i ciężko było naprawdę w to uwierzyć, a później już sam jego charakter i jak gra na boisku, jak interpretuje sytuacje boiskowe, a później jeszcze jak do tego się wypowiada, to już był zawodnik, którego uważałeś za dojrzałego, który ma mniej więcej 25-28 lat i jak na początku do nas przychodził i gdzieś ktoś mówił, że on w tym Birmingham ma już gdzieś koszulkę jego... Zastrzeżony numer. Właśnie była zastrzeżona i tak dalej. Mówię, jak to jest możliwe, że tak młody? Ale jak go poznałem, to stwierdziłem, że tak, to jest możliwe, że mimo tak młodego wieku można już kogoś tak uhonorować. I dla mnie też jest pytanie, jak on długo wytrwa w tym swoim takim byciu cały czas głodnym tego rozwoju, bo też, wiesz, jesteś bardzo młody i bardzo szybko rzeczy się dzieją i przez swój talent idziesz cały czas do przodu i dla mnie jest pytanie, czy nie zachłyśnie się w tym pewnym momencie i czy będzie w stanie utrzymać swoją tą koncentrację. Mam teraz trochę, był taki moment w tym sezonie, gdzie on grał w ogóle wszystko i było widać, że on już jest trochę też podmęczony tym. I na boisku zachowania już czasami nie były takie, jakbyś powiedział, że super, że on za każdą piłką wróci, ale było już też machanie rękami i tak dalej. Dlatego czasami to jest taka pułapka dla takich młodych zawodników, żeby nie myśleć, że w pewnym momencie oni są więksi niż drużyna, bo wtedy to jest pierwszy krok do tego, że możesz się gdzieś w tym pogubić. Ale prędzej czy później wydaje mi się, że
może to słabo zabrzmi, ale Borussia Dortmund może być za mała dla Jude'a Bellingham. No to już będzie pewnie to okno transferowe letnie, na to wszystko wskazuje. Natomiast w Birmingham City, panowie, jest jego brat, kolejny nastolatek, Job Bellingham. I jesienią Krystian Bielik mi opowiadał taką sytuację, że jadą autobusem po którymś ze spotkań i chyba się umawiali na kręgle po meczu. Natomiast on mówi, że nie, ja tutaj mam już zadania do wykonania. Już spłynęły do niego wycinki, fragmenty meczu, jak się zachowywał i tak dalej, i tak dalej. Tak się zastanawiam a propos tej hodowli, że już ma ten zespół ludzi pracujący nad nim. Wyobrażam sobie, że droga Jude'a Bellinghama była podobna. Czy to nie jest za dużo dla takiego młodego chłopaka? Że to jest jednak trochę... No, hodowla to jest takie brutalne słowo. Nie wiemy, jak to dokładnie wygląda, tak? Bo być może jest tak, że ktoś mu daje te rzeczy, ale jednocześnie dba o to, żeby i tak znalazł ten czas na kręgle, a żeby z kolegami gdzieś wyszedł. Bo uważam, że gdyby zrobić tylko hodowlę, no to wcześniej czy później ten ktoś się zbuntuje. Masz przykład iluś tenisistów czy tenisistek, które przez spory czas były pod takim mocnym parasolem, żeby nie powiedzieć kontrolą rodziców i w pewnym momencie one stwierdzają, że już dość tego, tak? I to nie jest, więc nie wiemy do końca, co się tam za tym kryje, aczkolwiek taki dowód na tym, na to, wiesz, masz iluś zawodników, którzy potem powiedzą na przykład, no dobrze, odnieśli kontuzję, a miałem pecha, gdyby nie ten pech, to moja kariera zupełnie inaczej by się potoczyła. No ale też jest pytanie takie, ile zrobiłeś w kierunku tego, żeby tego pecha nie mieć? Ile zrobiłeś tych dodatkowych rzeczy? I na boisku, no zabrakło mi metra do tego, żeby tą piłkę wbić do bramki. Gdybym tam był szybciej o ten ułamek sekundy, no być może właśnie on tam o ten ułamek sekundy jest szybciej, bo sobie zakodował, żeby na przykład zawsze tą akcję gdzieś tam zamykać albo wchodzić na tą piłkę. No różne rzeczy. Ja bardziej bym się skłaniał w kierunku tego, co tam opisujesz, ale oczywiście, żeby mieć taki bezpieczny w głowie, żeby nie przesadzić. I to jest też ciekawy kolejny punkt, powoli zmierzamy do końca, ale też warto o tym wspomnieć, co taki Erling Haaland jeszcze ewentualnie mógłby poprawić. O artykule, który też ci wyślę, a propos jego samorozwoju, no tak taktycznie pewnie świetnie przygotowany, fizycznie widzimy świetnie przygotowany, mentalnie pewnie też, wszystko się zgadza, natomiast jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, co w Manchesterze City zrobiono wokół niego, że jest lepiej, dbanie o ciało, mniej kontuzji. 36 dni kontuzjowany w Red Bullu Salzburg, 145 dni kontuzjowany w Borussii Dortmund, 20 dni przerwy zaledwie w Manchesterze City. Być może też reglamentowanie tych minut to jest pewnego rodzaju przygotowanie jego ciała, żeby jednak tych urazów było mniej. To a propos tego, że zawsze jeszcze coś można delikatnie poprawić. No. Pewnie w Manchester City zrobił dobre rozeznanie i albo on sam jest na tyle świadom tego, że wie, że jest wielkim facetem, który dołoży do tego swoją prędkość i te hamowania na boisku, starty. To są siły, które działają na jego organizm, na jego mięśnie i jeśli on o to nie zadba, to tych kontuzji będzie coraz więcej, dlatego wydaje mi się, że to też jest jego dojrzałość, ale też może klub zadbał o to, żeby on miał ten sztab tych ludzi wokół siebie, na co zdecydowanie może sobie pozwolić i korzysta z tego. No, byłoby, wydaje mi się, dużym zaniedbaniem, gdyby tego nie robił. Powiedzieliśmy o tych genialnych przykładach, takich, powiedziałbym, zawodnikach, z których może robotach nawet, tak, też cudzysłów moglibyśmy to wziąć. Natomiast Kamil, UEFA wprowadziła niedawno licencje trenerskie pod tytułem Zrozumieć umysł nastolatka, dane naukowe i ich znaczenie w piłce. Czy to oznacza, że dzisiejsze pokolenie, które jest być może też przebodźcowane różnymi rzeczami, mediami społecznościowymi, wiemy, że jest też, nie wiem, problem gier komputerowych, przecież reprezentacje Niemiec odcinano od internetu podczas mundialu, są właściwie komórki od razu po wejściu do szatni i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś kierunek rozwoju, żeby próbować tych zawodników jeszcze lepiej wytrenować, jeszcze lepiej zrozumieć? Jeśli chodzi o UEFA czy FIFA, to ja tutaj nie mam zbyt
dobrego zdania na ich temat pod kątem tego, co oni rzeczywiście chcą zrobić w stosunku do tego, co jest działaniem czysto PR-owym. Więc... Czyli to PR, twoim zdaniem. Oby nie, nie? Mhm. Ale to też pokazuje pewnego rodzaju tendencje, bo to, że oni coś ogłoszą, to jest potem pytanie o to, na ile to zostanie zrealizowane. Ale ja uważam, że rzeczywiście to, o czym wspominasz, to... Jest to jakiś temat, gdy popatrzysz na chociażby to, w jaki sposób, myśmy tą historię gdzieś opowiadali, ale opowiemy ją jeszcze raz. My teraz na przykład, ja gdzieś tam zachęciłem Łukasza do tego, między innymi, żeby ten projekt też miał taki kształt edukacyjny związany z książką, ale też z naszymi. Moje media społecznościowe dopiero tam raczkują, ale Łukasza są rozwinięte i tam na przykład wrzucamy pewnego rodzaju materiały edukacyjne, jeśli ktoś będzie chciał się coś dowiedzieć. I taka reakcja ludzi od social mediów była, że jeśli my wrzucimy film, który będzie miał 2,20, to że ludzie nie będą w stanie go oglądnąć, bo to będzie za długie. Nie? Więc dla mnie to jest objaw totalnie niepokojący. Jeden Paweł Chabrat, ostatnio z nim rozmawiałem, mówił mi, że sięgnął do jakichś badań, gdzie wyszło, że dzieci współcześnie są w stanie skoncentrować uwagę na filmiku, wiesz, przez ile sekund? 30? 5. Nie 35. 5. 5. I teraz... TikToki, to też pewnie to jest, robi swoje. Tylko, że zauważ, że Chińczycy, którzy wymyślili TikToka, oni dają inne zalecenia w Chinach, jest więcej treści edukacyjnych i jest limit przebywania w TikToku niż na Europę. Tam mogą oglądać ile chcą. Okej, możemy sobie teraz spiskowe teorie do tego dokładać, ale ja uważam, że warto jednak nie pójść za tym trendem i pokazać, że nie tylko musisz scrollować ekran, ale możesz też zatrzymać się i posłuchać, że może tam coś będzie wartościowego dla ciebie. Więc ja uważam, że jest to wyzwanie i między innymi też po to my staramy się pewne rzeczy pokazać, które nie będą do przeskrolowania w 3 sekundy. Łukasz, to powiedz jeszcze, bo mówimy o jednostkach wybitnych typu Haaland, Bellingham, ale no nie wiem, był też chociażby Usman Dembele, z którym były różnego rodzaju problemy, nie wiem, wyciekło chociażby to, w jakim stanie mieszkanie w Dortmundzie zostawił, później miał problemy, nie wiem, z pojawianiem się na treningach na czas, ale jednocześnie też jest świetnym piłkarzem. Nie ma, okazuje się, jednej drogi. Wątpliwe, że on korzysta z psychologa. Wręcz przeciwnie, pewnie mocniej siedzi nad padem niż, nie wiem, biofeedbackiem. Także no nie ma takiej jednej drogi dla zawodników. Nie ma jednej drogi. To jest ogromny talent, tylko pytanie, jeśli on by choć trochę zadbał o siebie, czy miałby zdecydowanie mniej kontuzji, czy nie. Mhm. No ja jestem zdania, że zdecydowanie tak i był okres w Barcelonie, gdzie rzeczywiście sam powiedział chyba, że doszedł do tego, że on powinien lepiej dbać o siebie i przez to ma rozegrał tam jeden chyba cały sezon poprzedni. Dlatego to jest sztuka wyboru, tak? Jeśli jesteś lekko duchem, nie ma problemu, bo ja lubię takich zawodników, którzy na boisku niczym się nie przejmują i pokazują to, co mają w sobie najlepsze, ale też fajnie było, żeby właśnie poza boiskiem stali się troszkę bardziej świadom tego, jak można dbać o to, żeby nie być, wiesz, tylko określonym wielkim talentem i później leczyć się w gabinetach lekarskich przez ileś tam miesięcy, tylko żeby cały czas pokazywać tą swoją jakość na boisku, a to jest też dbanie o siebie właśnie po treningu, przed treningiem i nie zarywanie nocy przed PlayStation. Czyli ten etos pracy zawsze będzie, Kamil, pewnie w cenie. Wiadomo, jest talent, są te umiejętności czysto piłkarskie, ale no zawsze może. No ale ja też tu nie mówię o jakimś, nie wiadomo jakim etosie pracy, bo tu chodzi o wyspanie się, nie zarywanie nocy, jak funkcjonuje jak normalny człowiek, bo sen to jest jedna z ważniejszych rzeczy. A Dembele nie funkcjonował w taki sposób? No jeśli grasz w PlayStation do którejś tam w nocy i przez to spóźniasz się na treningi, no to widocznie nie. Mhm. Ale mimo wszystko, i czy to jest trudne w tej generacji Z i późniejszej, bo już nie wiem, o której literze teraz mówimy, odbieranie pewnych rzeczy, właśnie jak taka pracowitość, nie wiem, punktualność, pewne wymagania są trochę chyba już inne, ciężej chyba dotrzeć, być może stąd te
te kursy, zrozumieć umysł nastolatka i tak dalej. Oni mają też już inne pojmowanie pewnych wymagań, o tak. Z jednej strony uważam, że trzeba to starać się zrozumieć, ale z drugiej strony, żeby nie iść w tą stronę, co idą marketingowcy od na przykład social mediów, którzy już badają dzieci, które mają 10-12 lat i widzą, jak one łatwo się uzależniają i już planują kampanię, co zrobić, żeby jeszcze prostsze treści im przekazać, żeby jeszcze bardziej to wykorzystać. Ja uważam, że to jest taka... No to jest mało etyczne i więc nie tylko, okej, skoro widzimy, że są w stanie złapać 5 sekund, to zróbmy im 3 sekundy, ale jeszcze bardziej dynamiczne i za chwilę dojdziemy, nie wiem, do 1 sekundy, tylko żeby przekazywać treści, tak jak ten trener, co powiedziałem, słuchaj, tu masz 100 książek, które warto, żebyś przeczytał, może nie 100, ale może jedno, może 10, żeby mimo wszystko traktować no, tych ludzi nie tylko jako takie produkty, którymi można łatwo manipulować, ale mówi, że etosie pracy, tak Łukasz, widzę, że tak jak usłyszeliśmy etos pracy i dembele, to się nie łączy w moim odczuciu, nie? Ale mimo wszystko, no żeby coś przekazywać, coś bodźcować, tak? Jeden coś sobie z tego weźmie, drugi nie. Ale żeby nie mówić o tym, że PlayStation to jest idealny czas i miejsce na to, żeby odreagować, bo na przykład bardzo łatwo można pójść w uzależnienie, co wiem, że jest problemem. Mhm. No dobrze, panowie, to Łukasz na koniec. Borussia mistrz? Zdecydowanie. Ej. Polska-Niemcy, 16 czerwca. Pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego, tak czy nie? Jak ty to widzisz? A to tego nie mam pojęcia, nie wypowiem się na ten temat. Tak myślałem. Tak myślałem. Dobrze, panowie. Łukasz Piszczek, mentalność sportowca. Piszczu i Kamil Wódka, autorzy tejże książki. Od dziś możecie ją kupować, zamawiać w księgarniach internetowych. Gratulacje, bo mi się podobała. Powyciągałem sobie kilka rzeczy z tej publikacji. Dziękuję. Zastanawiam się tylko, czy ciężko było cię na to wszystko namówić i ten proces twórczy pewnie z tobą nie był łatwy, bo mam wrażenie, że to trochę, nie zrozumiem źle, wbrew sobie jakby napisałeś, ale pewnie... Tą książkę? Zdecydowanie nie. Nie? O. Na początku miałem podejście właśnie takie, że nie chcę pisać biografii swojej i jeśli to miałaby być biografia, to by nie powstała, ale to, jaka miała być struktura tej książki, jak ona wygląda, cel i tak dalej, to zdecydowanie przekonało mnie do tego, że jest to coś wartościowego i mam nadzieję, że właśnie tak wyszło. No dobrze, panowie, dziękuję. Chciałem ci oszczędzić dzisiaj tych pytań, powiedzmy, które pewnie usłyszałeś w ostatnich kilku dniach, więc porozmawialiśmy szerzej o tych robotach i o tym, jak dzisiaj być może, to takie moje pojęcie, hoduje się współczesne gwiazdy. Dr. Kamil Wódka, psycholog sportu, Łukasz Piszczek, wybitny reprezentant Polski i autor tej publikacji. Jeszcze raz zachęcamy. Proszę? Autorzy, tak, oczywiście, tylko że tak wiesz, wybijasz się, to wiadomo, kto tu jest gwiazdą. Rzucam ciebie jako pierwszego. Łukasz Piszczek, Kamil Wódka, to było specjalne wydanie programu Pogadajmy o Piłce, którego partnerem, przypominam, jest aplikacja Żabka Już. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy.